Dorota Kamińska, życie osobiste. Siostra Emiliana miała słabość do żonatych mężczyzn. Dorota Kamińska straciła brata. Dorota Kamińska 26 grudnia ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci swojego starszego brata. Emiliana Kamińskiego. Aktor odszedł we własnym domu w Józefowie. Do ostatnich chwil miał wokół siebie kochających go ludzi. Jak na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna zgonu artysty. Niektórzy uważają, że informacja ta jest ukrywana. Dorota Kamińska jest znana szerszej publiczności jako aktorka filmowa oraz teatralna. W 1980 roku została absolwentką Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie. Siostra Emiliana Kamińskiego zadebiutowała na deskach teatru w 1977 roku, w spektaklu Podróż po Warszawie. Artystka stopniowo rozwijała swoją karierę, występując w przedstawieniach stołecznych teatrów. Jej pierwsza rola filmowa przypadła na rok 1976. Kamińska debiutowała na wielkim ekranie, wcielając się w postać studentki Marii Piechowiek w filmie Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego. Później kolejne propozycje posypały się jak z rękawa. Siostra Emiliana Kamińskiego występowała w uważanych dziś za kultowe produkcjach, jak m.in. Rodzina Połanieckich, Trapez, 07 Zgłoś się czy Dom. Największą popularność przyniosły jej filmy Och, Karol z 1985 roku oraz seriale Fitness Club, W labiryncie, Klan i Fala zbrodni. Nie ograniczała się przy tym tylko do aktorstwa. Dorota Kamińska współpracowała również z Polsatem oraz programami Polskiego Radia. Jej artykuły oraz realizowane przez nią wywiady były publikowane na łamach czasopism Kobieta i Życie, Pani oraz Życie Warszawy. Dorota Kamińska doznała w życiu wielu zawodów miłosnych. Po raz pierwszy wyszła za mąż, będąc jeszcze na studiach, pomimo sugestii brata, aby nie wiązała się z tym człowiekiem, ponieważ nie jest odpowiednim kandydatem na męża. Niestety, Dorota Kamińska nic nie robiła sobie z tych przestróg. Czas pokazał, że Emilian Kamiński miał rację. Małżeństwo się rozpadło. Dorota Kamińska nie przestawała mimo to wierzyć w miłość. U boku Zbigniewa Chacińskiego, 51 litrów. Przecinek czuła, że odnalazła prawdziwe szczęście. I tym razem los boleśnie ją doświadczył. Ginekolog i właściciel kliniki zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Dorota Kamińska pomimo usilnych prób nie zdołała wyleczyć go z wyniszczającego nałogu. W końcu para się rozstała. Później przez długie lata przyjaźnili się jeszcze ze sobą i utrzymywali kontakt. Gdy 21 lipca 2001 roku Zbigniew Chaciński zginął w wypadku samochodowym, Dorota Kamińska była załamana. Dorota Kamińska była związana także z Waldemarem Dąbrowskim, przyszłym ministrem kultury. Nie zważając na to, że mężczyzna ma rodzinę, aktorka spotykała się z nim, czym wzbudzała sensację w środowisku. To właśnie jemu siostra Emiliana Kamińskiego zawdzięczała przyjęcie do teatru studio oraz zdobycie dla niej praw do sztuki o Tamarze Łempickiej. Dąbrowski dla Doroty Kamińskiej nigdy nie zdecydował się jednak porzucić zmarłej przed 3 laty żony, Marzeny Thaler Dąbrowskiej oraz córki, Marty. Obecnie sprawuje funkcję dyrektora Teatru Wielkiego, Opery Narodowej w Warszawie. Później Dorota Kamińska była związana z żonatym Jackiem Borkowskim. Z początku mężczyzna wyprowadził się z domu i zamieszkał z ukochaną. W końcu jednak doszedł do wniosku, że miłością jego życia jest Katarzyna Borkowska i po skoku w bok wrócił na rodzinne łono. Dorota Kamińska została sama i trwała w tym stanie przez 10 lat. W 2003 roku jej serce mocniej zabiło do Piotra Pajdowskiego. Pata poznała się na imieninach Tatiany Sosny-Sarno. Zaledwie kilka dni później zamieszkali razem. Dorota Kamińska wychowywała się wraz z bratem, Emilianem Kamińskim, na warszawskiej Pradze. Rodzeństwo było ze sobą bardzo zżyte, choć ich dzieciństwo było dość trudne i naznaczone rodzinnymi dramatami. Wspólne chwile zapamiętali bardzo pozytywnie. Zawsze trzymaliśmy sztamę. Emilian żałował tylko,
że nie jestem chłopcem, bo bardzo chciał mieć braciszka. Pewnie dlatego uczył mnie męskich zabaw, to jest rzucania nożem czy bagnetem. Przecinek on ma pamiątkę na dłoni, a ja na stopie. Emilian skaleczył mnie bagnetem w nogę. Ja natomiast rozwaliłam mu dłoń grabiami. Tłukliśmy się jak większość braci i sióstr, wspominała w wywiadzie dla magazynu Świat i Ludzie, Dorota Kamińska. W latach młodości siostra Emiliana Kamińskiego bynajmniej nie pragnęła zostać aktorką. Dopiero, gdy jej starszy brat rozpoczął naukę w szkole teatralnej, zdecydowała, że i ona chciałaby spróbować sił w tym zawodzie. Choć początkowo planowała studia inżynierskie na Politechnice. Ostatecznie spełniła swoje marzenie i poszła w ślady brata. W dorosłym życiu niestety ich relacja uległa znacznemu ochłodzeniu. Jak donosił magazyn Na Żywo, Dorota Kamińska nie była w stanie znaleźć wspólnego języka z bratową. Ich spór toczył się przez kilka lat, ostatecznie Emilian Kamiński wyciągnął rękę na zgodę, składając siostrze propozycję roli w Porwaniu Sabinek. Dorota Kamińska zagrała w spektaklu główną rolę. W przedstawieniu wystąpił także jej brat. Od tego momentu rodzeństwo cieszyło się pełnym porozumieniem. Niestety, więcej nie zobaczymy ich razem ani na scenie, ani w kinie.